Witaj na kanale Domowe Sposoby na Zdrowie, w którym poruszamy tematykę najlepszych sposobów na poprawę swojego stanu zdrowia naturalnymi sposobami. Worki i zaciemnienia pod oczami nie wyglądają zbyt korzystnie i dodają nam lat. Przez nie możemy nie czuć się tak pewnie w towarzystwie i mieć uczucie, że wszyscy na nas patrzą i zwracają uwagę na te zaciemnienia. Za cienie pod oczami odpowiadają nie tylko zmęczenie i brak snu, ale również niektóre choroby czy alergie. Zaczerwienione oczy mogą pojawić się również, gdy nasz organizm walczy z infekcją, na przykład górnych dróg oddechowych. To również efekt niehigienicznego trybu życia, palenia papierosów, przewlekłego stresu i picia dużych ilości kawy. Jeśli masz z tym problem, to nie przejmuj się. Istnieje szereg domowych sposobów na poprawę wyglądu skóry wokół Twoich oczu. Ogórki od wielu lat uważane są za domowy środek redukujący opuchliznę oczu. Skąd biorą się ich właściwości? Chodzi o to, że zawierają przeciwutleniacze i flawonoidy, które zmniejszają zaczerwienienia, obrzęki i podrażnienia. Pokrój ogórek w plastry i umieść je w lodówce. Następnie połóż po jednym plasterku na każdym oku i pozostaw je tam na około pół godziny. Zamiast ogórka możesz też użyć surowego ziemniaka. Pamiętaj tylko o tym, by plasterki przed położeniem na twarz schłodzić w lodówce. Tak przygotowany okład zadziała na skórę ściągająco i pomoże usunąć zatrzymaną wodę pod oczami. Okład surowego ziemniaka można zrobić też w inny sposób. Zetrzyj na tarce lub zmiel drobno jedno warzywo, po czym zawiń je w gazę. Schłódź okład w lodówce, a następnie połóż go na oczy. Na Twoje oczy zbawienny wpływ będzie miało również mleko, zwykłe lub sojowe. Zanurz waciki kosmetyczne w zimnym mleku, po czym nałóż je na kilkanaście minut na zamkniętych powiekach. Okład przyniesie ulgę i zmniejszy opuchliznę. Są to sposoby, które pomogą Ci usunąć zaciemnienia i worki pod oczami. Pamiętaj jednak, aby zadbać o swój organizm. Staraj się pić wystarczającą ilość wody i postaraj się dodać do swojej diety więcej witamin w postaci owoców i warzyw. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.